Za nami trzydniowe święto miasta Tarnowa. Były koncerty, pikniki, wystawy, warsztaty i wiele innych. Sporą popularnością cieszył się Jarmark Galicyjski i koncert Gwiazdy Piątkowego Wieczoru Dawida Podsiadło. W sobotę w Parku Strzeleckim tarnowska policja zorganizowała piknik Wakacje, bawmy się bezpiecznie. Jest to pierwszy w czasie wakacji, ale szósty z kolei już piknik Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie i Urzędu Miasta Tarnowa pod hasłem Wakacje, bawmy się bezpiecznie. W dniu dzisiejszym chcemy zaprezentować nasz sprzęt, przeprowadzić konkursy z zakresu bezpieczeństwa na drodze, nad wodą. Zaprosiliśmy do współpracy naszych partnerów z instytucji zewnętrznych. Jest Straż Miejska, Straż Pożarna, która obiecała nam w czasie tego pokazu zrobić kurtynę wodną, bo jest bardzo gorąco. Będzie można oglądać policyjne radiowozy, motocykle i oczywiście wygrać bardzo atrakcyjne nagrody. Główną nagrodą jest rower. Zwieńczeniem trzydniowego święta był aeropiknik w Parku Strzeleckim, na którym prezentowano sprzęt lotniczy. Była to także okazja do obchodów 150-lecia powstania miejskiego ogrodu. Za nami 14. edycja turnieju o Puchar Wójta gminy Lisia Góra. Zwyciężyła drużyna Zorzy Zaczarnie. W finale pokonali 1-0 piłkarzy z Nowej Jastrzębki. Bramkę dającą zwycięstwo w całym turnieju zdobył Rafał Zegar. Bardzo się cieszę, że to jest turniej, pomimo tego, że grają zawodnicy, którzy na co dzień w klubach z terenu gminy Lisia Góra występują w ligach poszczególnych. To, że młodzież, którą te kluby wychowują, kształcą i trenują, dostaje szansę właśnie w tego typu turniejach i mogą po prostu sprawdzić swoje umiejętności. Gmina Lisia Góra może pochwalić się 4 drużynami, które rywalizować będą na poziomie tarnowskiej okręgówki. W poprzednim sezonie triumfator tegorocznego turnieju o Puchar Wójta gminy Lisia Góra zajął 5 miejsce w lidze okręgowej. Z tej grupy awans do 4 ligi zapewniła sobie Tarnowia Tarnów. 6 klubów, z tego 4 w lidze okręgowej. Szczerze przyznam, nie sprawdzałem, jak wyglądają tabele w stosunku do innych gmin, ale przypuszczam, że na pewno 4 drużyny w jednej lidze i okręgowej, więc nie tych najniższych, tylko już wyższa liga. No to pewnie nieczęsty przypadek w gminie. Wiele wskazuje na to, że będzie to ostatni turniej rozgrywany na tym boisku. W przyszłym roku ma się rozpocząć rewitalizacja centrum Lisiej Góry. Rzeczywiście mam nadzieję, że ruszy tu w przyszłym roku, w tym miejscu, gdzie dziś się znajdujemy, już rewitalizacja centrum gminy, że powstanie tutaj to piękne miejsce, które sobie wymarzyliśmy, które mieszkańcy sobie wymarzyli, a boisko sportowe w Lisiej Górze znajdzie nowy adres za zespołem szkół i mam nadzieję, że to wszystko uda się nam dopiąć i zrealizować. W turnieju udział wzięło 7 zespołów. Oprócz zdobywców Pucharu z Zaczarnia udział wzięły drużyny z Nowej Jastrzębki, Lisiej Góry, Łukowej, Śmigna i Pawęzowa. Na ostatnim miejscu turniej zakończyli gracze Old Boys Lisia Góra. Jest program poprawy stanu dróg w Tarnowie. Prezydent miasta Roman Ciepiela na dzisiejszej konferencji prasowej zaprezentował system, który wskaże, które drogi wymagają remontu już teraz. Klasyfikacja będzie oparta na 9 kryteriach. Pod uwagę będzie wzięte aż ponad 356 km w Tarnowie, których stan jest niepokojący. Jeżeli popatrzymy na rozkład tych dróg na osiedla, to on jest bardzo nierównomierny. Są takie osiedla jak Zielone, Legionów, Westerplatte, gdzie to są pojedyncze ulice. To jest natura tych osiedli.
konstrukcja tych osiedli jest przecież znana, to są te zespół bloków i tam najczęściej sytuacja jest dosyć dobra. Natomiast na osiedlach, gdzie trwają inwestycje, są budowane domy jednorodzinne, przybywa ich stale. Tych dróg jest bardzo, bardzo dużo i proszę zobaczyć 100, 114, 98 w Krzyżu, 114 w Mościcach, po kilkadziesiąt w każdej dzielnicy czy w każdym osiedlu. Drogi, które mają być wyremontowane, będą sfinansowane z obligacji przychodowych. Miasto planuje emisję o wartości 50 milionów złotych. Byłyby to środki właśnie na remonty dróg osiedlowych, których realizacja przewidziana jest w ciągu najbliższych 3 lat. Kończymy rozmowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Ten bank, państwowy bank, jak państwo wiecie, podjął się współpracy w przygotowaniu obligacji. Do 15 lipca mamy otrzymać już wiążące warunki i propozycje szczegółowych rozwiązań do emisji. Przedstawię tą propozycję Radzie Miejskiej i jeżeli Rada Miejska w Tarnowie wyrazi zgodę na emisję takich obligacji, cały program mógłby ruszyć już jesienią tego roku. Do 15 listopada mamy termin składania projektu budżetu na rok przyszły, a więc ten okres od 30 września, kiedy swoje propozycje przedstawią Rady Osiedla, do końca października, to jest czas dla urzędu na przygotowanie wszystkich założeń programowych i po przedłożeniu projektu budżetu, w zasadzie po uchwaleniu tego budżetu, co byłoby rzeczą idealną, ale już na projekcie budżetu można też działać. Prace mogłyby ruszyć na wiosnę przyszłego roku. W dzisiejszej kronice policyjnej mówimy m.in. o tragicznym wypadku na autostradzie A4. Zginął 60-letni obywatel Ukrainy. Ucierpiały także 4 osoby, które obecnie przebywają w szpitalu. Mówimy także o fałszywym alarmie bombowym i odnalezionym Pawle Ciapraga. W zeszłym tygodniu udało się nam ustalić miejsce pobytu zaginionego, który był poszukiwany od 7 czerwca, Paweł Ciapraga. Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie w niedzielę zakończyli czynności. Mężczyzna się odnalazł, został przekazany rodzinie całej zdrowy. Kolejną rzeczą, jaką tarnowscy policjanci wykonywali w zeszłym tygodniu, to zatrzymanie mężczyzny, który wywołał fałszywy alarm bombowy w placówce banku na terenie miasta Tarnowa. Tutaj 40-letni mężczyzna na początku telefonicznie poinformował pracownicę banku, że jest podłożony ładunek wybuchowy, który niedługo wybuchnie. Następnie się rozłączył. Na miejsce została skierowana służba minersko-pirotechniczna. Policjanci patrolu nie znaleźli żadnego ładunku, nie potwierdzili tego zgłoszenia i następnie do czynności przystąpili policjanci kryminalni z komisariatu Tarnów Zachód. Udało się po kilku dniach zatrzymać tego mężczyznę, ustalić skąd dzwonił, pomimo tego, że używał karty prepaid, został namierzony i zatrzymany. Podczas rozmowy z policjantami nie był w stanie wytłumaczyć, dlaczego wywołał fałszywy alarm bombowy. Za spowodowanie zagrożenia wywołania alarmu bombowego grozi kara pozbawienia wolności do lat 8. Policjanci komisariatu Tarnów Centrum zatrzymali 20-latka. Tutaj młody mężczyzna próbował się wzbogacić poprzez oszustwa internetowe. Na portalach społecznościowych i w internecie ogłaszał do sprzedaży artykuły różnego pochodzenia, różnego rodzaju, których nie miał w swojej dyspozycji. Za otrzymane pieniądze nie wysyłał tych zgłoszonych przez siebie towarów, które oferował do sprzedaży. Udało się policjantom tego mężczyznę zatrzymać. Przyznał się do zarzucanych czynów. Udowodniono mu w sumie 29 oszustw właśnie tego typu. Sprawę prowadzi teraz Komisariat Policji Tarnów Centrum. Za oszustwa grozi sprawcy kara pozbawienia wolności do lat 8. W zeszłym tygodniu ponadto otrzymaliśmy kilka zgłoszeń w związku z dużymi upałami, jakie panowały na terenie naszego miasta. Tutaj dostaliśmy zgłoszenia przede wszystkim o przetrzymywaniu zwierząt w naszych samochodach w miejscach na bardzo nasłonecznionych. Przypominam i apeluję, jeżeli będziemy przewozić zwierzęta w samochodach zamkniętych i pozostawiać je na parkingu przed sklepami bądź jakimiś punktami, gdzie wybraliśmy się na chwilę, temperatura w samochodzie bardzo szybko wzrasta. Tutaj możemy dostać zarzut z artykułu 35 ustawy o ochronie zwierząt. Tutaj zagrożenie karą jest do 3 lat pozbawienia wolności, natomiast cierpienia naszych milusińskich są nie do określenia w tym momencie. W tamtym
tamtym tygodniu takich interwencji zgłoszonych było 2. W zeszłym tygodniu tarnowscy policjanci Wydziału Ruchu Drogowego odnotowali w sumie 7 wypadków, w których niestety jedna osoba poniosła śmierć, 8 jest rannych. Do najbardziej tragicznego doszło w dniu wczorajszym. Tutaj kierowca samochodu ciężarowego, 60-letni obywatel Ukrainy, na chwilę obecną z niewiadomych przyczyn zjechał na lewy pas ruchu, przebił się przez bariery oddzielające pasy jezdni na autostradzie A4. Przewracając samochód, doprowadził do czołowego zderzenia z samochodem osobowym marki Mercedes. Tym samochodem podróżowała 4-osobowa rodzina. Wszystkie osoby zostały ranne i przewiezione do tarnowskiego oraz brzeskiego szpitala. Na chwilę obecną nie zagraża im niebezpieczeństwo, stan ich jest stabilny. Apelujemy przy okazji, jeżeli dochodzi do sytuacji, że wyjeżdżamy na drogę, temperatury są bardzo wysokie, prosimy o, aby robić sobie częstsze przerwy w podróży, ponieważ organizm przy takich temperaturach zupełnie inaczej jest postrzeganie, nasze postrzeganie. Zatrzymajmy się, rozprostujmy nogi, odpocznijmy chwileczkę przed dalszą podróżą, abyśmy spokojnie mogli bezpiecznie do celu dojechać. Ponadto policjanci odnotowali w sumie 54 kolizji. Odnotowano w sumie 54 kolizje. Przeprowadzono ponad 2,5 tysiąca badań trzeźwości i wyeliminowano z ruchu 29 nietrzeźwych, z czego 19 prowadziło samochód, pozostali to rowerzyści. Zatrzymano w sumie 18 praw jazdy. Na kolejną kronikę policyjną zapraszamy za tydzień. Pożegnaliśmy Szychiana Wiesława Gwizda. Wybitny karateka, szkoleniowiec i autorytet dla wielu pokoleń. Odszedł nagle w wieku 57 lat. Zmarł 21 czerwca. Szychan Wiesław Gwizd spoczął na cmentarzu komunalnym w Klikowej. Żyj w pokoju.